Dzień dobry Państwu, witam w cyklicznym, chociaż nie do końca programie Historia od nowa. Przypomnę, zajmowaliśmy się już kilkoma ważnymi rocznicami czy datami związanymi z historią Polski. Powstanie listopadowe, potem było Powstanie Wielkopolskie i Powstanie Styczniowe. Chyba się nie mylę, czy mieliśmy jeszcze czwarty program? Na ten temat powiedzą nam koledzy, którzy dzisiaj razem ze mną będą dyskutować. Kolega Adam Śmiech na tle Pabianic w 1945 roku. Dokładnie tak, witam kolegów, witam państwa. I kolega Przemysław Piasta na tle Poznania w 1945. Tak jest, to stary rynek w Poznaniu. Witam kolegów, witam państwa. No, musi kolega przyznać, że jednak obecnie, mimo remontu, wygląda jednak trochę lepiej niż wtedy. No tak, chociaż w czasie remontu wyglądał tak jak w trakcie działań wojennych, ale tutaj szkodliwość władz samorządowych czasami bywa równie potężna jak szkodliwość armii przemieszczających się przez daną miejscowość. Mówiąc jednak na serio, jak widzicie Państwo za mną, ratusz w Poznaniu poważnie uszkodzony, kamienice przy Starym Rynku dość poważnie uszkodzone. Poznań był miastem, które miało być zdobyte, że tak się wyrażę, z marszu przez Armię Czerwoną. Do tego nie doszło. Doszło do krwawych walk o Poznań, stąd taki, a nie inny stan infrastruktury. Poznań w przeciwieństwie do Warszawy nie był intencjonalnie burzony przez Niemców. Te zniszczenia wynikły właśnie z walk, które o Poznań się toczyły. I tutaj mamy częściową już odpowiedź, czemu będzie poświęcony dzisiejszy program. Jego tytuł 1945 – Wyzwolenie czy zniewolenie. Po raz kolejny chyba podejmujemy ten temat, bo już wiem, że jeden z kolegów na ten temat, czy konkretnie kolega Śmiech, już dyskutował na innym kanale. Ale co roku mamy ten sam, no nie wiem czy problem, ale obecnie obowiązująca narracja, zarówno oficjalna, czyli ta IPN-owska, jak i taka internetowa, to jest w zasadzie tak. Zamieniono w 1945 jedną okupację na drugą. Właściwie nie wiadomo, która była gorsza, może nawet ta druga, czyli sowiecka, była gorsza. Jedynym tematem, który się porusza, to są rabunki, gwałty. Ja przypomnę, to jest taki historyk z Bydgoszczy, notabene chyba tam u nas nieraz coś publikował, Krzysztof Drozdowski, on napisał taką książkę Mordowali, gwałcili, palili. Także to tam w tych trzech słowach, proszę Państwa, jest zawarta cała historia tego wydarzenia bardzo ważnego w dziejach narodu polskiego, bo przypomnę, że w roku 1944-1945 kończyła się II wojna światowa, która wcale tak nie musiała się skończyć, o czym dzisiaj nikt nie chce pamiętać. Mogła się skończyć zwycięstwem III Rzeszy i likwidacją narodu polskiego. Myślę, że w czasie programu poruszymy tą kwestię przy tak zwanym porównywaniu dwóch okupacji. Ja zawsze mówię w ten sposób, żeby być okupowanym czy zniewolonym, to najpierw trzeba przeżyć. Gwarancji na to, że zwycięstwo III Rzeszy, że naród polski przetrwa, a większość jego synów i córek przeżyje, była minimalna. Ale dzisiaj się o tym nie pamięta, tym bardziej, że jeszcze wojna na Ukrainie, czyli od 2 lat akurat mamy rocznicę, proszę panów, też nasiliła tą narrację i w przekonaniu dużej części młodego pokolenia to był w zasadzie najazd sowiecki. Czyli zapomina się tutaj, że Polska była członkiem koalicji antyhitlerowskiej, że Związek Radziecki był po tej samej stronie co Stany Zjednoczone i Wielka Brytania i tak dalej, i tak dalej. Właściwie mamy nową wersję historii. Ostatnio widziałem taki rysunek Mleczki, a który by pasował do dzisiejszej naszej dyskusji. Książę czy król, taki załamany, i mówi tak: wojna wygrana, ale kronikarze strony przeciwnej narzucili inny obraz. Także coś w tym jest, ale przegraliśmy z kronikarzami. Proszę panów, pierwsze pytanie może do kolegi Przemysława Piasty, ponieważ wybraliśmy akurat tą datę, czyli 22, 3, 4 lutego, ponieważ to jest data wyzwolenia, bo tutaj akurat chyba nie ma wątpliwości, Poznania w roku 1945, chociaż będziemy mówić też o innych miastach i innych regionach Polski, jak to się rozgrywało. I pierwsze pytanie do kolegi to by było takie, jak tą rocznicę w tej chwili się obchodzi, czy w ogóle się obchodzi w Poznaniu, i co ludzie, rodziny, które pamiętają, mają dziadków, którzy może już nie żyją, ale opowiadali, jak odbierali mieszkańcy Poznania
to wydarzenie, które no, 23 już definitywnie Poznań został wyzwolony. Proszę bardzo, kolega Piasta. Wiele wątków, ale wszystkie bardzo lokalne i bardzo fajnie będzie je poruszyć z punktu widzenia poznaniaka, z dziada, pradziada, co nie jest takie oczywiste, szanowni państwo. Duża część poznaniaków, podobnie jak duża część mieszkańców miast w Polsce w ogóle, to nie są ludzie, którzy mogą powiedzieć, że są poznaniakami, krakowiakami, pabianiczaninami z dziada, pradziada, dajmy na to, ale często jest to ludność napływowa, która z tą tradycją miejsc, w których w danym momencie mieszka, ma niewiele wspólnego. A więc to nie jest tak, że wszyscy poznaniacy mają w tej chwili jakieś głębokie rodzinne korzenie, i mogą odwołać się do wspomnień konkretnych osób, swoich przodków, swoich dziadków czy pradziadków, teraz już bardziej, których w mniejszym lub większym stopniu pamiętają i które te wspomnienia w mniejszym lub większym stopniu funkcjonują w tradycji rodzinnej. Część to są ludzie zupełnie z innych miejsc, którzy łatwo poddają się manipulacji, którzy łatwo poddają się jakiejś narracji historycznej, która jest im intensywnie narzucana. A od lat ta narracja historyczna jest intensywnie narzucana w skali ogólnopolskiej, ale także w skali jak najbardziej lokalnej. Przypominam Państwu, jeśli wyparliście to z pamięci, że był taki moment, że Orlen, a więc de facto partia ówcześnie Polską rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, przejęła media lokalne, także Głos Wielkopolski stał się medium, powiedzmy sobie szczerze, partyjnym i uprawiał najzwyczajniej w świecie partyjną propagandę. A zatem zarówno w tych mediach publicznych, upartyjnionych, jak i w mediach do niedawna prywatnych, a później także upartyjnionych, był monogłos, jeden głos, który mówił, że nie było żadnego wyzwolenia, tylko zamiana jednej okupacji na drugą, może jeszcze gorszą, co z punktu widzenia Poznania jest całkowicie absurdalne, całkowicie oderwane od jakichkolwiek realiów. Tego typu rzeczy mogą pisać tylko ludzie, którzy są płatnymi najmitami i najzwyczajniej w świecie robią to za pieniądze, albo którzy nie mają żadnego historycznego pojęcia. No, jest też opcja, że mogą pisać to ludzie, którzy są tak ideologicznie zacietrzewieni, że prawda historyczna nie ma dla nich najmniejszego znaczenia. Ja jednak pochodzę akurat z poznańskiej rodziny, w związku z powyższym pewne doświadczenia rodzinne są mi nieobce. I te poznańskie rodziny przeżyły traumę okupacji. To były, szanowni państwo, koszmarne czasy, kiedy nie można było mówić w języku polskim, kiedy nie było szkolnictwa w języku polskim w kraju Warty, a więc terenach włączonych wprost do Rzeszy Niemieckiej, kiedy Polacy masowo byli wypędzani ze swoich domostw, przesiedlani poza teren kraju Warty. Szacuje się, że tylko w roku 1939-40 było to około 280 tysięcy osób. Wyglądało to tak, że dostawało się dosłownie kilka godzin na spakowanie się. Można było sobą wziąć pierwotnie 12 kg, później 30 kg bagażu osobistego i cały dorobek życia danej osoby, danej rodziny przepadał. Przejmowali go okupanci, przejmowali go Niemcy, którzy od tego momentu gospodarowali w tych gospodarstwach. Powszechnym doświadczeniem wielkopolskich rodzin było to, że byli wypędzani z własnych domostw, z własnych miejsc pracy i później mogli służyć na przykład na własnych gospodarstwach rolnych jako parobkowie. Jeden z moich pradziadków, powstaniec wielkopolski, no, który, że tak powiem, schwytany przez Niemców, miałby tutaj oczywisty wyrok śmierci, tak? To skończyłoby się dla niego w tragiczny sposób. Ukrywał się przez całą okupację. Brat mojej babci został zamordowany. Także tych rodzinnych opowieści jest cała masa, wszystkie są to bardzo traumatyczne opowieści. I ci, którzy mieli szczęście, mieli możliwość w tego typu opowieści się wsłuchać, nie dadzą się łatwo zmanipulować, nie dadzą się łatwo okłamać. Szanowni Państwo, ale także ci, którzy mają dostęp do elementarnych źródeł historycznych, ponieważ tak się składa, że badacze, naukowcy związani w znacznej mierze z naszym środowiskiem ideowym, z środowiskiem Narodowej Demokracji, przede wszystkim grupa profesora Wojciechowskiego, zostawili nam potężny instrument w postaci opracowań źródłowych. Na przykład mogę Państwu podać takie bardzo dobre opracowanie Wspomnienia Młodzieży Wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej. To jest książka wydana w roku 1946, właśnie zbiór wspomnień wielkopolskiej młodzieży, gdzie młodzi ludzie dzielą się po prostu z naukowymi redaktorami tej pozycji swoimi osobistymi doświadczeniami z lat okupacji. Wtedy wyraźnie widać tą przestrzeń, wyraźnie widać tą różnicę, czym była okupacja niemiecka, czym była ta Polska po roku 45, jaki Poznań był po tym 23 lutego roku 1900. 45. I to, szanowni państwo, jest szokująca różnica. Z kart tych wspomnień, z kart tej książki wyraźnie wyziera obraz młodzieży, która odzyskuje nadzieję, która odzyskuje wiarę w to, że może jeszcze wrócić normalność, to, że mogą nareszcie zacząć funkcjonować w jakiś elementarnie przyzwoity, nieurągający ludzkiej godności
sposób. To może tyle tytułem wstępu, bo rozgaduję się, a na pewno koledzy macie wiele ciekawych wątków. Nie, no znaczy ten poznański obraz jest dla nas tutaj ważny. Ja tutaj przygotowałem przed naszym spotkaniem sobie przejrzałem taką najnowszą historię Poznania, proszę zobaczyć. Czterotomowa Przemysław Matusik. Potężne opracowanie, 2016 rok, więc dosyć świeże. I tak byłem ciekawy, co on na ten temat napisał w kontekście tego, na przykład, co IPN wypisuje. No i przeczytam kolegom i państwu taki fragment. Owego 23 lutego sowieckie dowództwo uczciło zwycięstwo, czyli zdobycie Poznania. Walki trwały miesiąc. Salwami oddanymi przez ustawione na placu przed zamkiem armaty. 1 lutego, czy już marca w zasadzie powinno być, otuchy mogła im dodawać dobiegająca z dala, czyli poznaniakom, gdzieś z Wildy czy Łazarza, melodia Mazurka Dąbrowskiego, którą Sowieci nadawali przez silne megafony zamontowane na wojskowych samochodach. I tu jest bardzo ważna rzecz. Gdy wszystko się kończyło, a znakiem końca był pierwszy patrol czerwonoarmistów, zaglądający do schronu, czy widziany na ulicy, reakcją była czysta radość z zakończenia koszmaru wojny okupacji. Żołnierzy Armii Czerwonej przyjmowano więc ze szczerą wdzięcznością po brutalnych niemieckich rządach, dla których Polacy byli hordą słowiańskich podludzi. Ja tutaj to cytuję ważne, bo niektórzy młodzi ludzie twierdzą, nie było żadnego planu likwidacji Słowian i tak dalej, to są bzdury i tak dalej. Hordą słowiańskich podludzi, nawet najbardziej antysowiecko nastawiony poznaniak musiał traktować ich jako wyzwolicieli. Pierwsi czerwonoarmiści robili na nieostrzelanych cywilach duże wrażenie swą żołnierską brawurą, chętnie bratali się z miejscowymi, częstowali machorką, rozcieńczonym pół na pół wodą i zdobycznym spirytusem. Mamy też zdjęcia pokazujące to. Oczywiście potem były różne incydenty, o których często się pisze i nadaje im się zasadnicze znaczenie, ale w przypadku Poznania w ogóle zadanie tego pytania, wyzwolenie czy zniewolenie, jest rzeczywiście nie na miejscu. I tu kolega tutaj mówił o tym, dlaczego tak się działo i dlaczego tak ludność Poznania reagowała. Jeszcze tylko powiem, że w tymże roku 45, tuż po zdobyciu miasta, mamy pierwsze fakty, czyli utworzenie Instytutu Zachodniego, na czele którego stoi działacz Ruchu Narodowego profesor Zygmunt Wojciechowski. Ale również, proszę Państwa, inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na czele którego, uwaga, staje rektorem, jest działacz Ruchu Narodowego z Lwowa Stefan Dąbrowski. To też się zapomina o tym. Co prawda, ten Poznań nie był już endecki do końca, bo całą inteligencję w zasadzie wywieziono albo wymordowano. To, co kolega mówił, Poznań był robotniczy. Ponieważ siłę roboczą Niemcy zostawiali. Także tytułem wstępu i to, co się mówi w literaturze na ten temat, a teraz runda kolegi Śmiecha. Co na ten temat powie? Tak, no ja przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że zdecydowanie trzeba się sprzeciwiać, przeciwstawiać temu absurdalnemu stwierdzeniu o tym, że, bo to jest już stwierdzenie, to jest po prostu dogmat, który podaje się do wierzenia i który należy wierzyć, bo jak się nie wierzy, to się jest stygmatyzowanym jako podejrzany albo zdrajca. Otóż trzeba się zdecydowanie przeciwstawić, wbrew całej propagandzie, pojęciu okupacja odnośnie tego, co było po roku 45 czy po 44, jak tam będziemy ustanawiać tą granicę, to już jest kwestia drugorzędna. Proszę Państwa, no to jest oczywiście wynika z tego, że mentalność ludzi, którzy głoszą ten pogląd o okupacji, która rzekomo miała trwać do 89 roku, jest tego rodzaju, że im więcej będzie można celebrować sierpiętnictwo na kierunku wschodnim, antyrosyjskim, tym lepiej. A do tego nadaje się bardziej okupacja niż na przykład no, kraj o zmniejszonej suwerenności czy ograniczonej suwerenności, jakbyśmy to nazwali. Oni lubią takie rzeczy bardzo podkreślać i demonizować, i to jest efekt właśnie zupełnie absurdalny, ponieważ to jest tak, jakby ktoś nie rozróżniał, a istnieje znakomity przykład w czasie II wojny światowej.
Przykład Francji, która w części była okupowana przez Niemcy, a w drugiej części powstało zależne od Niemiec państwo Vichy. No jeżeli ktoś uważa, że państwo Vichy i okupowane ziemie francuskie to było to samo i to była taka sama okupacja, no to oczywiście nie może być historykiem, no bo po prostu i również nie może być człowiekiem, który w sposób zgodny z logiką prawniczą podchodzi do tego. No bo różnica jest oczywista. Chorwacja Ante Pawelicza, Ustaszy, była państwem z całą pewnością zależnym od III Rzeszy i podzieliła jej losy. Niemniej jednak nie była państwem okupowanym przez Niemcy, chociaż musiała, czy nie musiała, może trochę chciała, może inni byli przymuszeni na przykład zakładać obozy koncentracyjne, likwidować ludność żydowską czy serbską. Ale to tyle tytułem wstępu. Żadnej okupacji. Po prostu mieliśmy do czynienia z państwem międzynarodowo uznanym, formalnie niepodległym, i o suwerenności, która rzeczywiście na początku była bardziej ograniczona, ale to ograniczenie się zmniejszało systematycznie aż po rok 89. W żadnym wypadku nie można tutaj mówić o okupacji. A teraz przejdę już do tego naszego konkretnego tematu roku 45. Ja tutaj mam takie, może jeszcze zacznę właśnie, bo kolega naczelny skończył na postaci Stefana Dąbrowskiego, no to wybitny działacz Ruchu Narodowego, poseł wieloletni od 22 do 35 roku, właśnie pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego w 45-46 roku. I ja tylko Państwu a propos właśnie Poznania, żeby tutaj nawiązać do tego, co koledzy mówili, z jego biografii zwrócę uwagę na takie zdanie. We wrześniu 1945 roku profesor Stefan Dąbrowski został wybrany przewodniczącym komitetu dla budowy pomnika wdzięczności oswobodzicielom, w którym znaleźli się przedstawiciele partii politycznych, wojska, związków zawodowych i duchowieństwa. Więc wiecie Państwo, no oczywiście no, w koncepcji okupacji należy tutaj mówić, no już pomijam to, że to jest pewnie traktowane byłoby jako akt zdrady, gdyby powszechnie o tym mówiono, co zrobił profesor Dąbrowski, że nie dość, że był w tym komitecie, to jeszcze był przewodniczącym, no ale było tam również duchowieństwo. To jest tak a propos 45 roku i tego jednostronnego obrazu, który nam się przedstawia. Jeżeli chodzi o Pabianice, proszę Państwa, nasz region generalnie między 19 i 22, 3 stycznia ziemia łódzka została oswobodzona, proszę Państwa, i Łódź jako pierwsza, potem Pabianice. Ja teraz robiłem taką, no oczywiście nie ścisłą, nie sprawdzałem wszystkich miejscowości w Polsce, tylko chciałem znaleźć po prostu, czy jeszcze ktokolwiek pisze w roku 2024 o wyzwoleniu. I okazało się, że w Zduńskiej Woli, więc to tak koresponduje tutaj z regionem, bo Zduńska Wola jest niecałe 40 kilometrów od Pabianic. W związku z czym właśnie z zaskoczeniem przeczytałem na stronie Zduńskiej Woli, że obchodzono wyzwolenie Zduńskiej Woli w 2024 roku. No zupełnie coś niesamowitego. Wszędzie indziej, no to jest oczywiście nieszczęsny dzień nie wyzwolenia, tylko zdobycia Gniezna, czarny dzień zdobycia Gniezna przez Sowietów. Na przykład też coś takiego znalazłem, już nie mówiąc o tym, jakie bzdury wygadywano na temat Olsztyna. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnienia, to bardzo ciekawe, no jeżeli chodzi o moją rodzinę, ja tylko przypominam, że podobnie jak tutaj Przemek mówił, Pabianice i Łódź znalazły się w Rzeszy jako Wartegau i okręg Warty. I Pabianice nazywały się tak, tylko były zniemczone Pabianic i Łódź, Litzmannstadt. Natomiast moja ulica Bracka w Pabianicach nazywa się Burgunderstrasse. Także tak to wygląda i 19 na 20 stycznia w nocy, to było z piątku na sobotę, weszły oddziały Armii Czerwonej i walk nie było zbyt dużych. W zasadzie no tylko ta czołówka, jeżeli chodzi o oddziały Armii Czerwonej, została ostrzelana przez Niemców. Poległa pewna liczba żołnierzy Armii Czerwonej. Natomiast później, kiedy już Pabianiczanie masowo wylegli w dzień 20 stycznia
na ulicę Pabiańską, w szczególności w centrum. Nadleciały samoloty niemieckie, zrzuciły kilka bomb. Między innymi to, co Państwo widzą za mną, to jest główna ulica w Pabianicach, ta, jak to się mówi, z tramwajem, gdzie widać zniszczone przez te bomby budynki, które już potem nie zostały po wojnie odbudowane, tylko rozebrane i tam postawiono inne budynki bądź pozostały puste place. Ja mam wspomnienia rodzinne takie, że dziadkowie mi opowiadali, którzy szykowali się, jakby cała rodzina, która mieszkała w moim domu, szykowała się do ucieczki na wypadek, gdyby no, wyzwalanie Pabianic przybrało takie dramatyczne okoliczności z ostrzeliwaniem, z wybuchami i tak dalej. Wszyscy byli ubrani, mieli zapakowane podstawowe rzeczy w plecakach, no ale okazało się, że przeszło to całkiem spokojnie. I żołnierze frontowi radzieccy przeszli, tak jak powiedziałem, witani przez tłumnie, wległy tłum Pabianiczan 20 stycznia z tym nieszczęściem w postaci bombardowania. Natomiast co ja pamiętam, że dziadek mi opowiadał, że właśnie jeżeli chodzi o maruderów, przyszedł taki maruder o rysach powiedziałbym takich no, ludów dalekowschodnich ZSRR, który dobijał się do naszego domu, walił pięściami w drzwi, no ale nikt mu nie otworzył, więc zdenerwowany wrzucił tylko podobno granat do basenu przeciwpożarowego, a takie baseny Niemcy kazali pod groźbą kar budować właśnie, kiedy front się zbliżał, więc latem i jesienią 1944 roku trzeba było takie baseny przeciwpożarowe zbudować i każda posesja taki musiała posiadać. No i potem dziadek, wiecie Państwo, to było wszystko takie nieformalne po wojnie. Dziadek to sam w jakiś sposób no, pozbył się tego granatu, już nawet nie wiem w jaki, nie chciał mi takich rzeczy opowiadać. W każdym razie powiem tak, nie było żadnych wspomnień, a bardzo wiele kiedyś w młodości się nasłuchałem wspomnień z 1945 roku, z tych dni wyzwolenia, o jakichkolwiek dziwnych wydarzeniach, o przemocy wobec Polaków, absolutnie nie. Były bardzo pozytywne, oprócz oczywiście tej kwestii maruderów. A nawet w przypadku pabiańskiej lewicy, no to pamiętam, że był taki wujo, który był strażakiem i przed wojną miał poglądy PPS-owskie, który podobno mówił, on zmarł w latach 50., więc tam daleko przed moim urodzeniem, ale pamiętam, że zawsze o nim opowiadano i on pokazywał tak, że jak przyjdą Rosjanie, to będzie taka słonina. Nie wiem, co miał do końca na myśli, ale widocznie spodziewał się, że będzie dobrze przy tym gestem. Natomiast na zakończenie tych wspomnień chciałbym przytoczyć Państwu też z terenu Łodzi wspomnienia wybitnego aktora, niestety już nie żyjącego, myślę, że Państwo wszyscy go pamiętają, Michała Szewczyka, to legenda sceny łódzkiej, ale również człowiek, który grał w bardzo wielu filmach. Przede wszystkim role epizodyczne, między innymi Kierunek Berlin, czyli Ostatnie dni, Zwycięstwo, to te trzy filmy, które były w zasadzie dwuczęściowy film, potem zrobione z tego Zwycięstwo. I bardzo ciekawa rzecz, która się odnosi do tej całej propagandy, z którą się spotykamy obecnie. Po dwóch, trzech dniach, to już chodziło po dwóch, trzech dniach od oswobodzenia, gdy biegałem po zaspach śniegu, zobaczyłem jakiś krzyczący tłum koło sklepu, opowiada Michał Szewczyk. Zaczęto mówić, że do mieszkania, które zajmowała matka z dwoma córkami, weszli Rosjanie i zaczęli rzekomo gwałcić kobiety. Ktoś musiał o tym powiadomić radzieckie dowództwo, bo dosyć szybko pojawił się tam samochód marki Willys. Siedziało w nim dwóch żołnierzy, kierowca i oficer. Weszli do domu. Po chwili pojawili się z dwoma żołnierzami. Zabrali im pasy, szynele. Poszli z nimi pod płot. Oficer wyciągnął nagana i zastrzelił ich na oczach mieszkańców Rudy Pabianickiej. Ludzie zaczęli krzyczeć, że tak nie można, bez sądu. A oficer odpowiedział, nie krzyczcie, nie krzyczcie, ludzi u nas dużo. I odjechał. Także to są takie, wiecie Państwo, no, może nieśmieszne, no bo jednak ludzie zginęli. Niemniej jednak pokazują pewne zachowania, o których się dzisiaj nie wspomina. Dzisiaj jest tylko jednostronna narracja. Byliśmy gwałceni, to znaczy ja, Polki przede wszystkim tutaj i w ogóle generalnie jako Polacy i poddawani represjom przez Armię Czerwoną niemal jak Niemcy, albo może nawet gorzej. Tak można wywnioskować z tej narracji, która w tej chwili panuje. Także tyle w tym wejściu. Dziękuję.
No właśnie, bo ten obraz 45 roku to jest taki straszny i tutaj celuje w tym oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, ale i dziennikarze i tak dalej o tym mówią. Problem, nie wiem, gwałtów, rabunków i tak dalej jest właściwie naczelnym, czyli to, co dla ludzi ówczesnych było. No, stykali się albo nie z tym problemem. Wiemy, że jeżeli jest armia wielomilionowa, no to nie da się wszystkich utrzymać. Ja kiedyś czytałem, mówiłem to już kiedyś w którejś z audycji, taki artykuł naukowy o problemie właśnie maruderstwa, gwałtów, rabunków, ale wszystkich armii, które na terenie Europy walczyły, czyli francuskiej, brytyjskiej, amerykańskiej, no i oczywiście Armii Czerwonej i tak dalej. I z tych danych, które w tym artykule naukowym na podstawie jak źródeł wynikało, że poziom maruderstwa, gwałtów był wszędzie mniej więcej ten sam. Ale proszę zobaczyć, dzisiaj nikt nie mówi o gwałtach przez żołnierzy amerykańskich czy francuskich dokonywanych. Mordowali, gwałcili tylko ci ze wschodu. Ale to pasuje do jakiejś narracji. Moja akurat tradycja rodzinna też ze wsi kieleckiej czy podkieleckiej w ogóle nie wspomina na ten temat, wręcz przeciwnie. Ja bym teraz, proszę A panów, może ja powiedział. krótko ad vocem, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o to przejście, nazwijmy to drugiej fali tych żołnierzy tyłowych, to mamy rodzinnie jak najgorsze wspomnienia w związku z tymi żołnierzami. No i powiedzmy sobie szczerze, co mądrzejszy ojciec w takiej sytuacji bardzo dobrze chowa gdzieś swoje córki i tak samo zrobił mój pradziadek, który bardzo mocno swoje córki chował i jak się okazało, chował je słusznie. Ale szanowni państwo, każda wielka masa ludzka ma to do siebie, że nie jest w pełni kontrolowana, a tym bardziej, jeśli jest to wojsko, szczególnie te jednostki tyłowe, które nie są tak mocno zdyscyplinowane. I bardzo często są właśnie zdemoralizowane. No ale tutaj już Adam doskonale poda przykład, co się działo, jeśli ci żołnierze byli przyłapywani na gorącym uczynku. Ale nie o tym jednak chciałem powiedzieć, bo w istocie rzeczy tutaj będę trochę wcielał się w rolę adwokata diabła, tak, który od czasu do czasu była przydatny. Oczywiście dochodziło do gwałtów. Kolega naczelny ma rację, wszystkie armie je dokonywały. Prawda jednak jest taka, że wojsko radzieckie, nie rosyjskie, szanowni państwo, to jest kolejna błędna kalka historyczna wykonywana przez pseudohistoryków IPN-u. Armia radziecka to nie była armia rosyjska, to była armia multietniczna. I ta armia zachowywała się na terenach Rzeszy, na terenach niemieckich, momentami w sposób okrutny i momentami w sposób bezwzględny. Ale, szanowni państwo, to była po prostu zemsta. Ja przypominam państwu, w jaki sposób z ludnością rosyjską, z ludnością białoruską, ukraińską, tą niezbantytyzowaną nie z nacjonalistami z UPA, ale ze zwykłymi Ukraińcami, poczynali sobie żołnierze Wehrmachtu, poczynali sobie żołnierzy innych jednostek niemieckich. To było okrucieństwo w czystej formie. A zatem, kiedy armia radziecka, ta multietniczna armia radziecka, dostała się na tereny byłych już teraz plus wschodnich, dostała się na tereny właściwej Rzeszy, również zachowywała się w sposób, co tu dużo mówić, okrutny. Ale to była zemsta. Nie możemy jej pochwalać, bo zemsty pochwalać w żaden sposób nie należy, ale trudno jej po prostu po ludzku nie rozumieć po tym bezmiarze okrucieństwa, a Niemcy traktowali nas, Słowian, jako kategorię podludzi tylko nieco lepszą od Romów i tylko nieco lepszą od Żydów, przeznaczoną do eksterminacji w drugim rzucie. A zatem ta skala okrucieństwa była taka, że trudno tutaj tej pomście po prostu po ludzku się dziwić. To tyle, jeśli chodzi o to uzupełnienie. Dziękuję bardzo. No i jeszcze jedno trzeba powiedzieć, że wkraczając na terytorium Polski, dowództwo Armii Czerwonej miało takie dyspozycje. To jest teren sojuszniczego państwa i gwałty były zakazane. To nie znaczy, że do nich nie dochodziło. Natomiast dzisiaj próbuje się przedstawić, że w zasadzie wkraczając na terytorium Polski, tej etnicznej, to Armia Czerwona dokonywała takich samych gwałtów jak na terenie Niemiec. Jeszcze Prawda? jedno zdanie. Czasami się zdarzało, że na Śląsku, gdzie był teren mieszany, oni nie rozróżniali, czy to są już Niemcy, czy jeszcze Polska i tak dalej. Ale tego się w ogóle nie mówi, że co innego mieli jakby polecone na terytorium Polski, a rzeczywiście mieli oficjalne zezwolenie na wzięcie odwetu na terytorium Rzeszy. Kolega śpiewa. Tak, no bo właśnie tutaj znakomitą rzecz poruszył Przemek. Nie jest to stricte temat naszego dzisiejszego spotkania, ale to warto o tym mówić, dlatego że rzeczywiście w narracji obecnie obowiązującej w Polsce jest jednostronnie podawane, że oto dzicz przyszła ze wschodu i gwałciła, i niszczyła, burzyła, kradła i tak dalej, i tak dalej.
A nikt nie mówi właśnie o tym, że no niewątpliwie wyżej stojący pod względem cywilizacji i kultury żołnierze niemieccy i mający wielkie pretensje do rządzenia światem, prawda? To, co robili, to co Przemek powiedział, jeszcze trzeba tutaj dodać, że kobiety, które były żołnierkami Armii Czerwonej, były gwałcone i rozstrzeliwane, jakby był taki rozkaz, który mówił o tym. Oczywiście nie wszyscy, może oficerowie niemieccy go spełniali, ale większość spełniała. Palono całe wsie, oczywiście wcześniej gwałcono również kobiety. I co trzeba jako ostatnią rzecz podkreślić, traktowanie jeńców Armii Czerwonej przez Niemcy, no najgorsze w historii, chyba tylko właśnie, tylko pod względem skali to nie było aż tak ogromne w przypadku Japończyków traktujących jeńców alianckich, natomiast tutaj traktowanie jeńców Armii Czerwonej po prostu w sposób najgorszy w całej historii wojen, trzymanie ich na przykład na otoczonym polu pod gołym niebem i nie podawanie żadnego jedzenia, dlatego dochodziło na przykład do kanibalizmu i tak dalej. Także tutaj miliony ludzi straciły życie, nic dziwnego, że potem się mścili. Oczywiście, tak jak Przemek powiedział, to nie znaczy, żeby tutaj usprawiedliwiać zemstę. Dziękuję. No tak, ale było to jakby naturalne, bo zachowanie na przykład cywili polskich i tak dalej wobec ludności niemieckiej też było różne i wszyscy to rozumieli, że to jest forma odreagowania tego, co się działo w czasie II wojny światowej. A teraz mam pytanie do kolegi Przemysława Piasty, który chyba prześledził jakiś program czy też audycję, którą jest takim klasycznym przykładem tego, co się dzisiaj serwuje, a sam zresztą jest nauczycielem, więc może powiedzieć, czy tego typu narracja, która jest oficjalnie w Polsce lansowana, przenika do młodego pokolenia? Czy ono ma w ogóle chęć weryfikowania tego, co im się podaje, czy przyjmuje to bezkrytycznie? Mówię tutaj o audycjach oczywiście robionych przez historyków IPN-u. Jest taki historyk z Krakowie, Maciej Korkuć, który chyba ma misję dziejową. On chce udowodnić, że nie było żadnego wyzwolenia Krakowa, tylko było zniewolenie, może jeszcze gorsze, i że to wszystko są mity i tak dalej. Czym podważa również samego papieża, który we wspomnieniach mówił o wyzwoleniu, a nie o drugiej okupacji. Proszę bardzo, kolega Piasta. Dziękuję bardzo. Tak, zabawna sprawa, bo papież, wspominając tamte czasy, kilkukrotnie używa w swoich książkach słowa wyzwolenie. W istocie rzeczy tutaj historycy tacy jak pan Korkuć mają ciężki, twardy orzech do zgryzienia, ciężkie zadanie, tak, aby te słowa podważyć, no bo jednak możemy kwestionować wszystkie autorytety, ale w pewnych gronach kwestionowanie jednak postaci papieża i twierdzenie, że jest on jakimś tutaj quasi komunistą czy inną ruską onucą, nie uchodzi. W związku z powyższym jest to twardy orzech do zgryzienia, ale dają sobie z tym radę i głoszą swoje parahistoryczne brednie. Przyznam się Państwu, że nie odsłuchałem całego tego programu. On nie był długi, 20 kilka minut, wytrzymałem około 15 minut, ponieważ istnieje granica odporności na głupotę, złą wolę, celowe przeinaczanie faktów, takie selekcjonowanie faktów, aby za ich pomocą tworzyć całkowicie błędny, całkowicie fałszywy obraz historyczny. Bo szanowni Państwo, żeby niuansować, powiedzmy, ja rozumiem, że z perspektywy różnych doświadczeń historycznych różni mieszkańcy Polski pochodzący z jej różnych dzielnic mogą mieć różną opinię na temat tego, co robili Niemcy i co robiły Niemcy jako państwo i na temat tego, co jako państwo robił Związek Radziecki, czego dokonywała Armia Czerwona. Z punktu widzenia Polski Zachodniej czy Polski Centralnej opcja jest oczywista. To po prostu było wyzwolenie, szczególnie dla tych ludzi, którzy zamieszkiwali na terenach wcielonych wprost do Rzeszy, gdzie dalsze funkcjonowanie w tej formule zagrażało po prostu ich biologicznemu bytowi, zagrażało życiu każdego z tych ludzi. Najmniejsza forma oporu wobec niemieckiego okupanta mogła zakończyć się śmiercią i bardzo często tą śmiercią się kończyło. W generalnym gubernatorstwie ta śruba była nieco mniej podkręcona, chociaż tutaj też te doświadczenia są jak najgorsze, łapanki różnego rodzaju, no różne, najróżniejsze negatywne doświadczenia, wywozy na roboty przymusowe, które przecież też dotknęły setki tysięcy Polaków i tak dalej, także mamy tutaj całą masę negatywnych ludzkich doświadczeń, a zatem wejście na te tereny Armii Czerwonej było traktowane z wielką ulgą. No ale inne doświadczenia to polskie Kresy, to te ziemie, które
od Polski odpadły, te ziemie, które zostały z Polski utracone. A zatem, szanowni państwo, możemy powiedzieć, że mamy cały konglomerat różnych doświadczeń. Musimy jednak patrzeć na to jako historycy, jako politycy również, z pewnej perspektywy interesu narodowego. Po pierwsze, uzyskaliśmy optymalne granice. Te granice, które państwo widzicie za plecami naszego redaktora naczelnego, granice pierwszej Rzeczpospolitej, szczególnie jej zachodnia część, są granicami dalekimi od optymalnych, ale one w doskonały sposób pokazują postęp Niemczyzny, ponieważ szeroko rozumiana Niemczyzna, rozumiana jako pewna kultura, niekoniecznie jako państwo, ale jako język, kultura, tradycja, później narodowość, bo narodowość to pojęcie w gruncie rzeczy XIX-wieczne, cały czas sukcesywnie przez 1000 lat postępowała na wschód. Raz szybciej, raz wolniej, czasami delikatnie się wycofując, ale ta tendencja była stała. I można powiedzieć, że rok 1945 i lata późniejsze przekreśliły ten 1000-letni marsz Niemczyzny na wschód. Polska uzyskała optymalne granice. Patrząc więc z punktu widzenia mieszkańca, dajmy na to Grodna czy mieszkańca Lwowa, te doświadczenia wojenne mogą wydawać się negatywne. Ale my, szanowni państwo, musimy wznieść się ponad jednostkowe postrzeganie i postrzegać pewne rzeczy z punktu widzenia interesu narodu. Oczywiście sam proces wyzwalania miał charakter dyskomfortowy. To nie jest tak, że Rosjanie przyszli, czy armia radziecka, nie tylko Rosjanie, rzecz jasna, przyszli i grzecznie wyprosili Niemców, którzy grzecznie się wynieśli. W międzyczasie została zniszczona infrastruktura, w której mieszkali, którą użytkowali Polacy, która była po prostu ich infrastrukturą. Wielu ludzi straciło życie. Szwagier mojej babci stracił życie w czasie zdobywania Poznania. No ale trudno mieć pretensje do Armii Czerwonej, która przepędzała niemieckiego okupanta, że doprowadziła ona do sytuacji, kiedy ktoś z ludności cywilnej utracił życie w trakcie zdobywania Poznania. Więc są, szanowni państwo, najróżniejsze doświadczenia. Istotne z naszego punktu widzenia jest to, aby wznieść się ponad doświadczenie jednostkowe i rozpatrywać pewien proces dziejowy w kontekście doświadczenia zbiorowego. Nie może być tak, że postrzegamy historię jako sumę naszych indywidualnych traum, kompleksów, jakichś romantycznych tęsknot do tych ziem utraconych na wschodzie, tak jak robi to ten nieszczęsny IPN-owski historyk, pan Maciej Korkuć, wspominany przez redaktora naczelnego. Szanowni państwo, istotą naszego myślenia politycznego, istotą myślenia politycznego naszego obozu jest właśnie wznoszenie się ponad te doświadczenia jednostkowe i patrzenie na to poprzez doświadczenie naszej zbiorowości, poprzez interes naszej zbiorowości, poprzez długofalowe cele naszej zbiorowości. To wyzwolenie, oprócz fizycznego uratowania naszej egzystencji, oprócz uratowania nas przez biologiczną zagładą, która była nam pisana, która była nam sądzona, tak tego chcieli Niemcy, tak wynikało z ich dalekosiężnych planów. A zatem oprócz tego elementarnego celu, który był realizacją podstawowego jakby założenia, jeśli chodzi o cele narodowe, czyli przetrwanie, dał nam optymalną granicę zachodnią, a zatem można powiedzieć, że pewna wartość dodana wynikła z tego wyzwolenia w znacznej mierze niweluje dyskomfort samego wyzwalania i co więcej, dyskomfort, który wynikł z tego, że państwo, które uzyskaliśmy, było być może odległe od naszych marzeń. No ale szanowni państwo, jeśli przegrywa się wojnę, a Polska w roku 1939 wojnę przegrała, musimy spojrzeć na to z perspektywy, że tak powiem, uzysku uzyskanego w roku 1945, bo być może z perspektywy roku 1938 wynik wojny z roku 1945 jawi się jako dyskusyjny czy niesprawiedliwy, ale jeśli jako perspektywę wyjściową przyjmiemy klęskę wrześniową i powiedzmy końcówkę roku 1939, no to sytuacja z początku roku 1945, czy tym bardziej z lat późniejszych, jawi się w naszych oczach zupełnie inaczej. Reasumując, wyzwolenie niewątpliwie tak. Być może nie takie, jakbyśmy sobie wymarzyli, być może nie do końca takie, jakbyśmy wyśnili, ale takie, jakie wówczas wtedy po prostu było fizycznie możliwe. No i abstrahując od tego, że udało nam się uniknąć najgorszego losu, udało nam się uniknąć biologicznej zagłady, uzyskaliśmy jeszcze pewien dodatkowy geopolityczny zysk, kto wie, czy nie ważniejszy niż ten właśnie dyskomfort tym wywołany. To tyle. No i dobrze, że kolega o tym wspomniał, bo ja tu przygotowałem dla państwa takie dwa zdjęcia bardzo charakterystyczne, które mam nadzieję kolega Piasta pokaże, to znaczy z zdobytego Kołobrzegu. To jest wydarzenie rzeczywiście na miarę tysiąclecia. Ja przypomnę, że Kołobrzeg po raz pierwszy zdobył Bolesław Krzywousty w roku chyba 1104.
Nikt oczywiście już o tym Kołobrzegu w Polsce nie pamiętał i nikt nie miał wielkiej nadziei, że on kiedyś będzie w Polsce. To zdjęcie, które Państwu tu pokazujemy, to jest zdjęcie, które dostałem. Uwaga, i tu kolega Śmiech zna tą postać przecież, żeśmy wielokrotnie wymieniali, od pana Jana Niewińskiego, który pochodził spod Krzemieńca, z Wołynia, w czwartej dywizji pierwszej Armii Wojska Polskiego, zdobył Kołobrzeg. I tu na gruzach tego Kołobrzegu widzimy go. I tak dalej. I drugie zdjęcie to jest oczywiście zaślubiny z morzem. To, że Polska uzyskała taki duży dostęp do Bałtyku i ziemie zachodnie, było oczywiście w programach różnych ugrupowań, głównie obozu narodowego, ale nie tylko. Tylko, że politycy tych obozów wyobrażali sobie, że my sami albo w wyniku nacisku, nie wiem, tak jak było w 19 roku w Wersalu, otrzymamy to jako no, prezent, czy też zdobędziemy sami. Tymczasem te ziemie zostały zdobyte w wyniku zwycięstwa ZSRR nad III Rzeszą. I to niektórzy się nie chcą z tym pogodzić. I ja wiem, że było niebezpieczeństwo, proszę państwa, że ta wojna się zakończy jak? Że na wschodzie będzie granica na Bugu, a na zachodzie to te nabytki będą niewielkie albo żadne. Przecież całe Prusy Wschodnie, czyli dzisiejsze województwo warmińsko-mazurskie, na temat którego cały czas się wylewa krokodyle łzy, co tam Armia Czerwona robiła, to były Prusy Wschodnie. Mogło być dzisiaj rosyjskie. I nikt by Zachód, nikt by nie powiedział. A stało się inaczej. Czyli kiedy ludzie, którzy byli antykomunistami, no, na przykład Edmund Osmańczyk, który był gotów, nie wiem, przejść do konspiracji i przyjechał do niego ktoś z Warszawy i powiedział, czy pan zdaje sobie sprawę, że granice Polski będą na Odrze i Nysie Różyckiej i że za tym jest kierownictwo no, tego państwa, którego no, tam nie lubimy i tak dalej, albo mamy wątpliwości. I on mówi, to mnie przekonało. Moment historyczny. I tu Poznań odgrywał wielką rolę. Tutaj w tej książce, którą cytowałem, tę historię Poznania, autor pisze, nie wiem, czy kolega Piasta potwierdzi, że duża część inteligencji, takich ludzi rzutkich, wyjechała na ziemie dawne niemieckie, głównie do Szczecina i do Wrocławia. I przez to Poznań stracił trochę kadr, ale one się poświęciły dla tego, co można nazwać zagospodarowaniem ziem zachodnich i Tak, to Wołyń. prawda. I to nie tylko ludzie z naszego obozu politycznego na ziemiach tych zachodnich z perspektywy II Rzeczpospolitej, czyli w Poznaniu, w Bydgoszczy, w tym także na Śląsku, powszechne było zrozumienie dla wagi, dla dziejowego momentu, jakim jest przyjęcie właśnie do terenu Polski ziem odzyskanych. No mówmy się, że ta nazwa ziemie odzyskane w niektórych przypadkach była bardziej trafna, w innych może nieco nadawana nam na wyrost, ale chodziło o pewną spójną identyfikację. Bo o ile rzeczywiście we Wrocławiu mogliśmy powiedzieć, byliśmy, jesteśmy, będziemy, no takie hasło nawet padało, dlatego je przywołuję. O tyle Szczecin od 1000 lat Polski, no to jest hasło, że tak się wyrażę, mocno na wyrost, trochę może wręcz ironicznie nawiązujące do słynnego hasła o 1000-letniej Rzeszy. Tak naprawdę Szczecin przejęliśmy, szanowni państwo, po wojnie ze względu na determinację Piotra Zaremby, lokalnych władz polskich, także lokalnych komunistów, możemy sobie powiedzieć. To nie jest tak, że komuniści są ludźmi podłymi tylko i wyłącznie ze względu na to, że są komunistami. Wszystko, co robią w związku z powyższym, musi być podłe. Przeciwnie. Akurat w tym przypadku, w przypadku zagospodarowania ziem zachodnich, szczególnie Władysław Gomułka, który był ministrem ziem odzyskanych, do spraw ziem odzyskanych, odegrał wyjątkowo wręcz pozytywną rolę i co warto powiedzieć, mimo że był to człowiek może o niezbyt szerokich perspektywach intelektualnych, potrafił docenić walor ziem odzyskanych i potrafił w ich zagospodarowaniu sięgnąć po kadry zupełnie z punktu widzenia komunistów niepoprawne politycznie. Takie jak chociażby wspomniany profesor Wojciechowski, który stworzył podwaliny pod Instytut Zachodni, czyli ten think tank, powiedzielibyśmy dzisiaj, który dał intelektualne podstawy do zagospodarowania tych ziem. Szanowni państwo, aż trudno sobie wyobrazić, jak wielkim wyzwaniem było włączenie ziem zachodnich do Polski z punktu widzenia logistycznego, prawnego, kartograficznego, geodezyjnego, każdego innego, była to po prostu gigantyczna, gigantyczna praca i mądrością Gomułki było to, że potrafił do tej pracy wprzęgnąć także tych, którzy z punktu widzenia czysto politycznego powinni byli być traktowani jako jego przeciwnicy, a przynajmniej jako osoby niepewne.
No właśnie, bo tu kolega powiedział o tych komunistach, bo to oczywiście dzisiaj jest obelga i tak dalej, ale na przykład w przypadku Szczecina to był Leonard Borkowicz, który był czystym komunistą, niezwiązanym może nawet z Polską duchowo tak przed wojną, ale on z Zarembą świetnie współpracował jako wojewoda szczeciński. To samo można powiedzieć o Jakubie Prawinie na terenie Warmii i Mazur. I to są białe plamy dzisiaj, proszę panów. Dzisiaj nikt na ten temat nie mówi. Dzisiaj mówi się, bo mówi się, że Polska przegrała II wojnę światową. A ja stawiam taką tezę, zaraz kolega Śmiech się do tego odniesie. Przegrała pewna koncepcja polityczna Polski, ale Polska i naród polski wyszedł w miarę z tej wojny zwycięsko, w tym sensie, że po pierwsze przetrwał, i tu jeszcze wraz, jak wrócę do jeszcze raz do tego tematu. Proszę państwa, zwycięstwo III Rzeszy oznaczało koniec narodu polskiego. Dzisiaj niektórzy młodzi ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, kwestionują, że istniał plan zagłady nie tylko Polaków, ale i Słowian, łącznie z Ukraińcami, Białorusinami, Rosjanami i tak dalej. 85% ludności polskiej miało być wywędrować za Ural, a tutaj miało zostać siła robocza. Oczywiście inteligencji miało w ogóle nie być, więc taka była stawka. Kiedy ta karta się odwróciła? Kiedy przestało grozić unicestwienie narodu polskiego? Po Stalingradzie. I to jest paradoks. Himmler musiał wstrzymać wysiedlanie Zamojszczyzny i tak dalej. Taka była stawka i o tym się w ogóle nie mówi. Kolega Śmiech. Tak, no tu jest szereg tematów. Ja chciałbym jeszcze zacząć, bo tam Przemek wspominał o ważnych sprawach, tylko dopowiedzieć do poprzedniej rundy, a mianowicie, że Niemcy wycofując się z Łodzi, z Pabianic, z Łodzi popełnili straszliwą zbrodnię na Radogoszczu w więzieniu. W Pabianicach natomiast, proszę Państwa, wywozili wszelkie wyposażenie fabryk, które się dało wyrwać z podłóg. Natomiast to, czego nie wywieźli, to zniszczyli. Także to jest też ważne do powiedzenia. Natomiast teraz przejdę do tych kwestii ogólnych. Kolega tutaj mówił o tym, że Polska mogła zostać w granicach tutaj z jednej strony Nabugu, a z drugiej strony przedwojennych, ale było jeszcze gorsze rozwiązanie, a mianowicie gdyby zamach Stauffenberga i jego współpracowników był skuteczny i gdyby Niemcy wyszły z wojny w sytuacji, jaka była w lipcu 1944 roku. No to było zagrożenie gigantyczne, bo Polska mogła być de facto kadłubem, jeżeli w ogóle by istniała jako samodzielny byt. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest druga i trzecia odnośnie tego, jak u nas ta narracja pokazuje, mówi się na przykład, wylewa się łzy cały czas, że pogwałcono traktaty z Polską przed wojną, tam w 1939. Ale już nie pamiętam, kto to powiedział, ale zwrócił uwagę któryś z historyków, że przecież no, co najmniej kilkadziesiąt traktatów podeptano w związku z wybuchem II wojny światowej i jej rozwojem. Sam nawet układ między III Rzeszą a ZSRR też został podeptany. A już nie mówiąc, proszę Państwa, jak zmienił się świat w stosunku do sytuacji przed I wojną światową, a po traktacie wersalskim. No, podeptano wtedy setki traktatów, więc to jest argument zupełnie jakiś absurdalny. Druga sprawa to jest kwestia tego, kto podjął skutecznie zarówno kwestię granicy na Odrze i Nysie, która rzeczywiście ta koncepcja się narodziła w ruchu narodowym. Tutaj trzeba wspomnieć o Bolesławie Jakim-Jakum, Siwoju Łachodzie, prawda, konkretnie. Z expressis verbis wyraził to w swojej książce Polska granica zachodnia w 1917 roku. Natomiast podjęli to komuniści. I komuniści, którzy mieli, no, czy patronów to nazwiemy, czy sojuszników, i sojuszników, i patronów jednocześnie w postaci Związku Radzieckiego, ale na tym polega polityka, żeby mieć skutecznego i silnego sojusznika, a nawet patrona, który potrafi przeprowadzić nasze postulaty. To, co kolega powiedział, i Ruch Narodowy, i różne inne organizacje, które też głosiły poszerzenie Polski na Zachód, nic nie mogły same zrobić. Nic absolutnie w tej wojnie, która była wojną gigantycznych armii i potężnych państw ze sobą. To jest ta sprawa. Jeszcze tylko Państwu powiem, bo ja się interesuję tutaj kwestiami emigracyjnymi, począwszy od 1939 roku. Otóż rząd londyński w pewnym momencie już zupełnie oderwany od rzeczywistości tworzył różnego rodzaju koncepcje i między innymi spotkałem się z takim raportem odnośnie
panowania Wielkiej Brytanii nad Bałtykiem po 1945 roku, bo przecież zależy na tym. I takie przekonywanie jakby samych siebie i jednocześnie Wielkiej Brytanii, która wcale tego nie chciała czytać, że ona jest tak potężna, że będzie panować nad Bałtykiem w sytuacji zwycięstwa Związku Radzieckiego, proszę Państwa, nad III Rzeszą. No zupełny absurd, już pomijając uwarunkowania Wielkiej Brytanii po II wojnie, praktycznie likwidację floty wojennej do 1949 roku i likwidację imperium. No ale to, tak, to jest właśnie takie stąpanie po swoich własnych mirażach i wyobrażeniach. Następna sprawa, tutaj Przemek powiedział słusznie o ludziach z Kresów. Kresowianie rzeczywiście, tutaj są takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony oczywiście wyrwani z ziemi, już nie mówię o tych, którzy byli powiedzmy osadnikami, no bo oni tam nie byli osadzeni przez wieki, prawda, ale mówię o tych, co przez wieki mieszkali na Kresach. Było to oczywiście nieszczęście wyrwania z ziemi, przesiedlenia w nieznany teren. Niemniej jednak jednocześnie była to ulga, że już nie ma tych wszystkich niebezpieczeń związanych z codziennym obcowaniem, w cudzysłowie obcowaniem, z sąsiadami z ołnupa. O tym też trzeba pamiętać. Następna sprawa to jest kwestia tutaj tego typu, że proszę Państwa, to co koledzy wspominali, myślę, to jest ważne i tym trzeba zakończyć, że uzyskaliśmy znakomite granice, ale to nie jest wszystko. Trzeba powiedzieć wyraźnie, i też tutaj zgadzam się z kolegą naczelnym, podkreślić, że to nie tylko przetrwaliśmy i przeżyliśmy ten okres po 1945 roku, ale znakomicie się rozwinęliśmy. Zagospodarowaliśmy ziemie odzyskane. Polska rozwinęła się pod każdym względem społecznie. Nastąpiło zrównanie społeczne z różnych powodów, ale przede wszystkim z takiego, że byliśmy krajem monoetnicznym. W zasadzie 97-8% Polaków. Dziesiątki uniwersytetów wyższych szkół powstało. Oczywiście już nie mówię o takich rzeczach jak likwidacja analfabetyzmu, to jest oczywiste, ale demografia, która pokazuje, że naród się rozwija, ogromny przyrost naturalny. I to wszystko zrobili nie tylko ci, którzy byli przeciwko komunizmowi, którzy oczywiście byli w większości i odbudowywali Polskę, ale również zrobili to komuniści, wspomniany Gomułka i generalnie pewne ogólne kierunki rządów komunistycznych, które były słuszne i które przyczyniały się do rozwoju tego kraju. O tym trzeba pamiętać i podsumowując, trzeba powiedzieć jedno. Wynik II wojny światowej jest dla Polski wielkim, ogromnym zwycięstwem, przede wszystkim nad Niemcami, bo to jest nie tylko powstrzymanie całego tego tysiącletniego parcia niemieckiego na wschód, nie wcale w sensie wojennym, bo wiemy, że większość tych sytuacji przez 1000 lat to nie były sytuacje wojenne, tylko po prostu przejmowanie ziem na zasadzie kolonizacji i potem germanizacji ludności, często naturalnej. Ale to wszystko zostało powstrzymane. Zwróćmy, proszę Państwa, uwagę na to. 42 rok. Jesteśmy my w czarnej rozpaczy. Trudno sobie wyobrazić gorszą sytuację Polski i Polaków w 42 roku, a Niemcy są u progu zwycięstwa i panowania nad częścią przynajmniej świata. I proszę Państwa, 3 lata później Niemcy tracą wszystko nie tylko co uzyskali za Hitlera, ale przez 1000 lat, a Polska wraca na Dodrę i Nysę i ma najlepsze w tej chwili granice w historii. Dziękuję. Myślę, że to jest najważniejsze przesłanie, przynajmniej z mojej strony, z tej dyskusji. Ma dobrze, oczywiście, aczkolwiek ostatnie lata to taka refleksja w Rosji się pojawia, że za dużo dostaliśmy i nie doceniamy tego, no bo rzeczywiście, jak się z drugiej strony by słuchało tego, co się u nas mówi na temat właśnie 45 roku, że tu mordercy, gwałciciele i tak dalej, a tu kurczę, ten Stalin przesuwa te granice tak daleko. Mało tego, jeszcze na wschodzie nam daje więcej niż niektórzy komuniści radzieccy by nam chcieli dać. Ja przypomnę, że przedstawiciele Komunistycznej Partii Białorusi już instalowali się w Białymstoku.
1944 oni administrację robili. I No powiem nagle więcej, jest. Nikita Chruszczow, czyli osoba bardzo ważna w Związku Radzieckim, człowiek, z którym Stalin musiał się na serio liczyć, miał pomysł przejęcia ziem aż po Chełm i O Przemyśl. I tak, to to były właśnie. całkiem realne plany. Chruszczow to nie był byle kto. Był najważniejszą postacią Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zatem był człowiekiem, z którym należało się liczyć. No tak, ale decydował i tutaj akurat całe szczęście ktoś inny. I ja wiemy, o kogo chodzi, aczkolwiek kiedyś to mówiłem, że profesor Chrzanowski, jak mu mówimy, ale panie profesorze, no ta granica na odrzutnie się to zawdzięczamy Stalinowi. On mówi, no tak, ale tego nie napiszę. Proszę panów, bo jeszcze na koniec taka krótka rundka. Czy jest w ogóle możliwość w dzisiejszej tej, no jednak trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o edukację historyczną, jeżeli w ogóle to można nazwać edukacją, ale takiej no, jednostronnemu postrzeganiu tego okresu, czy my walczymy trochę tak, idziemy z motyką na słońce z tym naszym przekazem, czy to ma jakiś sens? No bo kolega Piasta o tych audycjach. Ja też oglądałem parę takich filmików, nie tylko od roku 45, ale o innych wydarzeniach w historii. No to tam są olbrzymie zasięgi tych programów. To na YouTubie również, to nawet po 300, 500 tysięcy i tak dalej. Czyli jest zainteresowanie historią, ale niestety, czy ci ludzie, którzy się interesują historią, że ludzie młodzi, otrzymują właściwy przekaz i czy oni sami chcą dojść do jakiejś no, prawdy? Kolega Piasta. Miłe kłamstwa, miłe sercu, miłe uchu, kłamstwa zawsze są bardziej popularne niż prawda, która rzadko kiedy bywa atrakcyjnie opakowana. No, co prawda nad formą, że tak powiem, opakowania moglibyśmy rzecz jasna popracować i mieć ten przekaz pewnie znacznie bardziej atrakcyjny. Natomiast problem jest zupełnie gdzie indziej. W tej chwili przekaz o charakterze politycznym czy polityczno-historycznym, ta historyczna polityka państwa wynika z konkretnego politycznego zapotrzebowania. Przecież dla takich szeroko rozumianych korkuciów z Związek Radziecki, a współczesna Rosja to jest dokładnie to samo. Putin równa się Stalin, Rosja równa się Związek Radziecki i tutaj nie ma miejsca na prawdę historyczną, nie ma miejsca na niuansowanie, nie ma miejsca na szczegóły. Musi być to wszystko toporne, musi być to wszystko jednoznaczne, musi być to wszystko podlane, że tak powiem, do nieprzyzwoitości patriotycznym sosem. Rzecz jasna, dobrze jest słuchać o tym, że Polacy zawsze są wspaniali, szlachetni, zawsze mają rację i czasami niestety przegrywają pod ciosami szczególnie podłych wrogów. Szanowni Państwo, jednak punkty widzenia na historię bywają różne. I ten nasz narodowy punkt widzenia, jakkolwiek jestem daleki tutaj od chwalenia ojkofobii, powinien opierać się nie tylko i wyłącznie na naszym chciejstwie, ale także na realnym postrzeganiu procesu dziejowego, dlatego że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki i wpajanie Polakom tej fałszywej historii jest najzwyczajniej w świecie prostą drogą do tego, aby podejmowali oni błędy polityczne i w tym celu, szanowni państwo, to jest, bo polityka historyczna państwa nie jest ot tak sobie, bo ktoś ma jakiś kaprys. No może w przypadku niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości momentami tak rzeczywiście było, ale co do zasady polityka historyczna jest właśnie polityką, a zatem jest prowadzona intencjonalnie. Jeśli w tej chwili wektor tej polityki jest taki, że ma być on wrogi wobec Rosji, bo jako część obozu amerykańskiego mamy stanowić potencjalny zderzak, to taki ten wektor polityki będzie. W związku z powyższym pewien przekaz stymulowany przez państwo, stymulowany przez instytucje okołopaństwowe będzie także w pewien sposób podtrzymywany przez zupełnie indywidualne ośrodki. Po pierwsze dlatego, że to jest główny nurt, a w tym głównym nurcie zawsze lepiej i wygodniej się pływa, a po drugie dlatego, że to najzwyczajniej w świecie się sprzedaje. No cóż, prawda sprzedaje się znacznie gorzej, ale my, szanowni państwo, będziemy w tej prawdzie uporczywie tkwić. Ma to znaczenie oczywiście moralne, ponieważ warto bronić prawdy w imię zasad, ale ma to też znaczenie stricte pragmatyczne, ponieważ nawet jeśli dzisiaj jest nas garstka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, to ta garstka może na pewnym etapie stanowić zaczyn. I ważne jest to, abyśmy sami byli taką grupą, która dba o własną świadomość, która tą świadomość poszerza, która wzajemnie też stymuluje wzrost tej świadomości nie tylko politycznej, ale i świadomości historycznej, bo
Współczesna polityka w znacznej mierze wynika z niekoniecznie bardzo odległej historii. I na koniec, bo to już chyba ostatnia runda, taka ogólna refleksja o charakterze semantycznym. Bardzo często słyszymy, i to jest główny argument, że wyzwolenia nie było, bo wyzwolenie to danie komuś wolności stricte, tak żeby ktoś mógł sobie hasać niczym ten jelonek na łące i poczyniać, co mu się żywnie spodoba. Szanowni Państwo, ja zajmuję się historią XX wieku. To jedno z moich zainteresowań, jeśli by tak spojrzeć na te wszystkie wyzwolenia dwudziestowieczne, no chociażby państw azjatyckich wykonywane, dajmy na to przez armię amerykańską, wyzwolenie, dajmy na to Filipin, albo wyzwolenie Korei Południowej, no to nigdzie, szanowni państwo, nie było wyzwolenia, bo wszędzie, gdzie wkracza jakieś potężne imperium, wszędzie, gdzie wkracza jakieś mocarstwo, to mocarstwo natychmiast instaluje swoje interesy. Być może, gdyby Związek Radziecki nie był państwem komunistycznym. Być może gdyby narzucił nam tylko i wyłącznie sojusz wojskowy, a nie system społeczny i gospodarczy, być może wtedy część Polaków nieco inaczej traktowałaby realia funkcjonowania Polski Ludowej. Szczególnie te przed 56 rokiem, bo po 56 roku mamy do czynienia przecież z wyraźną polonizacją aparatu państwowego i aparatu partyjnego, bo w państwie, nazwijmy to, demokracji ludowej, te aparaty były z sobą nieodłączny sposób zżyte. Wracając jednak do tego głównego wątku, jeśli byśmy spojrzeli z tej perspektywy, którą przyjmują polscy historycy, czy lepiej było powiedzieć pseudohistorycy, że wyzwolenie to danie takiej wolności nieskończonej, no to chyba tylko wyzwolenia stricte, szanowni państwo, nie było w ostatnich dekadach najzwyczajniej w świecie nigdzie. I z tym mało optymistycznym akcentem kończę tą rundę. Dziękuję bardzo. No właśnie, bo kolega ma rację, bo świat się podzielił na dwa bloki i jakby no ci po stronie zachodniej też do końca nie byli suwerenni. Oczywiście tutaj chodzi o to, że Związek Radziecki, będąc państwem, no nazwijmy opresyjnym czy zdominowanym przez ideologię, tą dominację realizował takimi metodami, jakimi realizował. I gdyby, tu kolega słusznie powiedział, była to Rosja na przykład biała, to na pewno to by inaczej wyglądało. Ale niestety historia się tak potoczyła, że to Związek Radziecki tutaj tą sprawę załatwił, mówimy o. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tak, że sami żeśmy na taką Rosję zapracowali. I tu wracam jak pijany do płotu do roku 1919, kiedy państwo polskie mogło przeważyć szale na rzecz Białej Rosji, ale wybrało czerwoną. I to Józef Piłsudski, jego obóz wybrał czerwoną. No to mieliśmy potem czerwoną i dlatego zawsze mówią, co macie pretensje, sami żeście stworzyli to państwo w pewnym sensie oczywiście. To może jest trochę naciągane, ale coś w tym chyba jest. Ale to kolego, może jeszcze ad vocem, nie wiem, czy gdyby to była Rosja biała, cokolwiek by zmieniło, może rzeczywiście komfort funkcjonowania ekonomicznego przede wszystkim byłby wyższy, na pewno znacznie wyższa praworządność i znacznie wyższy, że tak powiem, poziom wolności osobistej, ale przypominam, że na wspomnianych przeze mnie Filipinach, także na początku lat 50. wybuchło takie ludowe powstanie, które zaangażowała się dawna antyjapońska partyzantka i to było powstanie de facto antyamerykańskie, de facto zdławione amerykańskimi pieniędzmi bardziej niż amerykańskim wojskiem. A zatem, szanowni państwo, to chyba nie za bardzo jest zależne od tego, czy nazwijmy to ten dominujący kraj, okupant nie, ale przecież też taki niechciany protektor pojawi nam się z tej czy z owej strony, prędzej czy później jego obecność zaczyna ludności doskwierać, co objawia się w najróżniejszy sposób, czasami właśnie w postaci czynu zbrojnego. No właśnie, bo my trochę, zaraz kolega Śmiech już będzie też swoje konkluzje, trochę żyjemy w takim micie II Rzeczypospolitej, że to jest taki wyśniony okres całkowitej suwerenności i to jest prawda, bo wówczas Polska była w pełni suwerenna, czy no prawie w 100%, ale był to jakby przejściowy moment historii, który zdarza się bardzo rzadko, że ktoś nie dominuje. Prawda? Dzisiaj też dominuje. Dominują Stany Zjednoczone, Unia Europejska i tak dalej. A ta druga Rzeczpospolita to był taki wyjątek w historii ostatniego, nie wiem, dwustulecia i wszyscy się do niego odnoszą jako do wzorca, ale okazuje się, że powrót do tej sytuacji był niemożliwy. I na koniec kolega Śmiech. No właśnie, bo tutaj kolega mówił o 19 roku, no ale przecież a 20 rok co? No rozpoczynamy, znaczy rozpoczyna Piłsudski awanturę kijowską w interesie
mirażu i Ukrainy, a potem mamy nóż na gardle, tak? Także i mamy oczywiście pretensje do kogo? No do każdej Rosji, jak to się dzisiaj mówi. Do bolszewików, do Sowietów, do ruskich i jeszcze etc., etc. No ale nie ma żadnej refleksji nad naszym własnym zachowaniem. Czy druga Rzeczpospolita przed wojną była całkowicie suwerenna, to prawda. Natomiast czy ten projekt był skazany na porażkę? W warunkach wojny był skazany, II wojny światowej był oczywiście skazany na porażkę już we wrześniu 1939 roku. Wiadomo było, że do tego się nie da powrócić. Natomiast ja jednak będę uważał, że gdyby narodowa demokracja miała władzę, wpływ na władzę w okresie międzywojennym po 26 roku, skończyłoby się to zupełnie inaczej, dlatego że Dmowski, będąc jedynie no, liderem opozycji w 1930 roku, jednak storpedował te plany wyprawy komiwojażera na Rosję we współpracy, w cudzysłowie współpracy, po prostu poprzez kontakty również i nagłaśnianie tego z reprezentantami tutaj ambasady ZSRR. Więc, a to tylko tak a propos. No oczywiście, jak Przemek mówił o tych państwach, które nie są suwerenne, no a co się stało z Japonią, z dumną Japonią? Dumna Japonia do dzisiaj nie jest krajem suwerennym, jest krajem podporządkowanym Stanom Zjednoczonym. Pomimo tego, że tyle lat upłynęło od wojny, cały czas są tak naprawdę w sensie politycznym pod butem amerykańskim, nie mogą zrobić niczego samodzielnie. No i konkluzja wreszcie na zakończenie. Oczywiście to, co już powiedziałem wcześniej, co kolega naczelny podkreślił, w czasie II wojny nie było miejsca na realizację tego projektu, nad którym dzisiaj wszyscy wylewają łzy, dlatego że projekt ten sam w sobie nie był silny, nie miał tak zwanych armat, a po drugie nie miał potężnych sojuszników, którzy by ten projekt popierali. Kształt Polski po wojnie jest wynikiem nie tylko i nie przede wszystkim zdobyczy, tak to nazwijmy dzisiejszym językiem, Armii Czerwonej w sensie ideologicznym i militarnym na terenie Polski, ale efektem porozumienia pomiędzy aliantami zachodnimi, anglosasami, a Stalinem. I o tym pamiętajmy, to co się stało jest tego efektem, tego konsekwencją. I już zupełnie na zakończenie, a propos tego też, co kolega naczelny powiedział, że odzywają się głosy w Rosji, bo myślę, że tym warto zakończyć. No właśnie, co będzie w przyszłości, która no teraz nas bardzo niepewna czeka, jeżeli Polska będzie tak szaleńczą politykę prowadzić, jaką w tej chwili prowadzi? No bądź co bądź, ZSRR i Rosja były i powiernikami, i gwarantami tej Polski w takim kształcie, w której nadal żyjemy. Więc ja się tym głosom nie dziwię, natomiast oby nie było negatywnych dla nas konsekwencji. I ostatnie zdanie, my będziemy dalej działać, bo tu kolega mówił o tych zasięgach po kilkaset tysięcy, no niestety, tak jest, ale my nie zgasimy światła i nie zamkniemy za sobą drzwi, tylko będziemy starali się przebić do tych ludzi, którzy najwyraźniej, jak widać po tych zasięgach, łakną historii, odbierają ją w wersji prymitywnej, spłyconej, po prostu czasami zwyczajnie chamskiej, ale to, że oni jej łakną, to znaczy, że jest szansa, żeby ich wskazać właściwe źródło i ku temu będziemy prowadzić dalszą naszą działalność. Dziękuję. To budzi niepokój wielu środowisk i osób, bo ataki na nas co jakiś czas się pojawiają, a w dzisiejszym programie mówimy zdecydowanie nie Maciejowi Korkuciowi. To byłby negatywny bohater naszego dzisiejszego programu. I tu rzeczywiście kolega Piasta mówił o ojkofobii. Nie będziemy popadać też w drugą skrajność, że będziemy też się samobiczować, mówić, że naród polski to jest w ogóle B i tak dalej. Musimy iść drogą, no niestety centrową, to znaczy ani hura patriotyzm i szaleństwo, ani nihilizm narodowy. To jest trudne czasami, bo z obu stron się dostaje, ale nie ma innego wyjścia. I na koniec bym tu w dzisiejszym programie, który był poświęcony, czy punktem wyjścia było wyzwolenie Poznania, wspomnijmy o tych 104 poznaniakach młodych, którzy zginęli w czasie walk o Cytadelę Poznańską, bo chyba taka jest liczba, tak przeczytałem w tej historii, to byli ci młodzi ludzie z tymi opaskami, którzy zginęli o swoje miasto. O nich się nie mówi.
Mówi się o powstaniu, tak zwanym powstaniu poznańskim w 56, gdzie były różne historie, a tych 104 się zapomniało. Czy kolega Piasta przyłącza się do tego, żeby tu... Tych 104 i setki tysięcy innych poznaniaków, którzy zginęli w czasie Walgo Poznań, nie tylko zresztą Walgo Poznań, kolejne tysiące pomordowanych przez Niemców, o wszystkich nich powinniśmy pamiętać. Zdobycie Poznania, teraz też dezawuowane przez część pseudohistoryków, aczkolwiek nie przez poważnych historyków. Ta najnowsza historia Poznania, zresztą posiadam te tomy, dość opasłe cztery tomy, polecam Państwu, jeśli się tym interesujecie. Zdecydowanie dobrze napisana, w wyważony sposób, może z nieco innych pozycji politycznych niż te, które byśmy sobie wyobrażali, ale zachowując warsztat, to jest niezwykle istotne, szanowni Państwo. Mamy jednak też takich pseudohistoryków, którzy uważają, że Armia Czerwona w ogóle Poznania nie powinna zdobyć, tylko powinna go obejść i następnie Niemcy sami by się w czarodziejski sposób z Poznania wycofali albo poddali. Zatem taka zupełnie życzeniowość, zupełnie irracjonalna, nie popadna w ta żadnym materiałem źródłowym, a tylko i wyłącznie właśnie chcieństwem, tylko i wyłącznie ideologicznym zaćmieniem, zaślepieniem. Tymczasem wielka, krwawa ofiara Armii Czerwonej, także Wojska Polskiego, które przecież zdobywało tereny Polski Zachodniej, wypierając z niej Niemców. To jest długi temat na długą, myślę, że kolejną rozmowę historyczną, ale także poświęcenie i ofiary ze strony właśnie ludności cywilnej Poznania powinny być przez nas wspomniane, powinny być przez nas pamiętane. No i temu służył dzisiejszy program. Przypomnę, był to program Historia od nowa, tytuł 1945, wyzwolenie czy zniewolenie, a rozmawialiśmy w gronie. Kolega Adam Śmiech-Pabianica na tle zdjęcia z 1945 roku. Tak jest. Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu. Kolega Przemysław Piasta, Centrum Poznania 45. Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu. No Jan Engelgard, nie udało mi się tła zrobić odpowiedniego, bo jakieś problemy techniczne i ciągle siedzę na tle tego mirażu z XVI-XVII wiecznego. No ale trudno. Do zobaczenia przy następnej okazji.